Cześć, słuchajcie. Dzisiaj taki bardzo króciutki odcinek. Tak jak widać na załączonym obrazku, to jest zapowiedź kolejnego odcinka zestaw numer 25. Parę rzeczy ciekawych znalazłem, parę rzeczy sobie tutaj pomierzymy, poopowiadam wam jakie są moje wstępne wnioski. Co można było zrobić inaczej, co ja zrobię inaczej. Za chwilę jeszcze wrócę do tego zestawu, natomiast Gwoli takiego wyjaśnienia, być może kogoś to interesuje. Po ostatnim odcinku, albo jednym z ostatnich odcinków, w których pokazywałem Wam naprawę przetwornika gitarowego, moje wątpliwości budził sposób zasilania, a raczej brak wyłącznika sieciowego. Odezwało się kilka osób, m.in. właściciel tego zestawu tego przetwornika, który powiedział, że tak samo jak i jego poprzednicy, że odłączanie zasilania zrealizowane jest poprzez włożenie jacka stereo, czyli w momencie kiedy jack stereo zostaje wyjęty. Przepraszam, jack mono, wybaczcie, jak zwykle przejęzyczenie. W momencie kiedy jack mono zostaje wyjęty, wówczas zasilanie jest odcinane i układ nie pobiera żadnego prądu. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy napisali do mnie. Było kilka osób, więc czegoś nowego i ciekawego się znowu dowiedziałem. I już mam tak zwany spokój umysłu, bo przyznam szczerze, tak jak Wam wspominałem, trochę mnie to dziwiło. Ale jak widać, producent głupi nie jest. Wracamy, wracamy do zestawu numer 25. W kolejnym odcinku będę Wam opowiadał o tym zestawie, tak jak wspomniałem, co zauważyłem, co znalazłem. Natomiast w pewnym momencie przed upublicznieniem czy opublikowaniem tego odcinka zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, która być może dla tych, którzy za wszelką cenę szukają pewnych nieścisłości, może być istotna. W pewnym momencie będę wam pokazywał, opowiadał o kondensatorach Stonano, które budzą moją pewną wątpliwość, które są oczywiście zainstalowane w tej głowicy, e, tak zwanej dwupłytkowej. E, pojawi się takie zdanie, że e, nie wiem, czy one były oryginalnie. Niestety zbyt e, lakonicznie, zbyt płytko to potraktowałem, e, bo e, oczywiście kondensatory Stonano są według e, dokumentacji. Natomiast chodzi mi o gabaryty tych kondensatorów. To znaczy, z kondensatorami tych gabarytów jeszcze się do tej pory nie spotkałem, żeby były instalowane fabrycznie. A co więcej budziło moje wątpliwości, dowiecie się w kolejnym odcinku, na którego obejrzenie bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że parę rzeczy, które do tej pory Wam opowiadałem, które mierzyłem. Ulegnie po raz kolejny e, udowodnieniu pewne moje wnioski, które wyciągałem do tej pory, więc tutaj na szczęście się nic nie zmieni, ale pojawi się też jedna e, albo i więcej, nawet ciekawo ciekawostek, e, które być może kilku z Wam z was się e, przydadzą. Tak więc e, masło maślane. Zapraszam do kolejnego odcinka. Ten odcinek, bardzo krótki, jak na moje możliwości, jest taką formą e, dopowiedzenia tego, co było w jednym z poprzednich odcinków, jak również e, uściśleniu pewnych rzeczy, e, co, które będą pokazane w kolejnym odcinku. Zapowiedź tutaj leży i myślę, że dla paru osób z Was przynajmniej e, będzie to ciekawe. Tak więc e, mam takie mm, Taki pomysł, żeby rzeczywiście dokręcać takie kilkuminutowe dosłownie odcinki, w których będę kończył pewne poprzednie e, odcinki, a być może jeszcze m, będą taką krótką zapowiedzią, tego co w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Zobaczymy. Natomiast ten odcinek powstał z dwóch powodów. Z e, Pierwszy powód to jest właśnie. Wyjaśnienie sprawy przetwornika z poprzednich odcinków, no, a drugi, sprostowanie tego, co się pojawi w kolejnym odcinku, bo, e, tak jak wiecie, nie edytuję, nie montuję filmów, wszystko jest jednym ciągiem słów wypowiadane i czasami zdarzają się bardziej częściej lub, mniej, lub rzadziej e, przejęzyczenia, jakieś tam błędy, które jeśli jestem w stanie od razu wyłapać, to wyłapuję i w opisie. Umieszczam, sprostowania, czasami wy pewne rzeczy wyłapujecie, a czasami gdzieś tam coś bez jakiegoś tam echa zostaje w czeluściach YouTube'a. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.